Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Prologu. Tematem dzisiejszego odcinka będą komedie kryminalne, a gościem odcinka jest Alek Rogoziński. Bardzo miło. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. I będziemy rozmawiać o Twojej najnowszej książce Śmierć w blasku fleszy. Dlaczego w ogóle o tej modzie rozmawiamy? Może powiedzmy. Bo akcja książki dzieje się w czasie pokazu, to znaczy część spora dzieje się w momencie, kiedy są przygotowania do pokazu, kulminacja, czyli zbrodnia dokonuje się na pokazie, no a później po tym pokazie trzeba znaleźć mordercę, który tam narozrabiał i spowodował, że coś, co miało być wydarzeniem sezonu, stało się wydarzeniem sezonu, tylko nie tak, jak było zaplanowane. A czy musiałeś przygotować się jakoś szczególnie do napisania tej książki i zrobić jakiś research, badania terenowe, czy z racji swojego zawodu, no bo zajmujesz się show biznesem, jesteś dziennikarzem, który pracuje w takim czasopiśmie, czy jednak ta tematyka była dla ciebie jakoś znana? Wiesz co, ja zawsze, to jest najbardziej trudna część mojej roboty, to jest szukanie pomysłu. I te pomysły przychodzą w różnych momentach. Pamiętam, że kiedyś tak jak pomysłowy Dobromin, te piłeczki uderzyły mi w czachę, jak leżałem na plaży na Korfu i pomyślałem, jest, można kogoś zamordować na Korfu. I tam się zerwałem cały taki radosny, wszyscy myśleli, że mnie meduza ugryzła albo coś takiego, ale nie. Natomiast tutaj na pomysł tej książki wpadłem na imprezie, którą organizuje moje wydawnictwo od wielu, wielu lat, takiej sławetnej, gdzie tam czołówka polskich projektantów prezentuje swoje stroje. I siedziałem i ja bardzo nie lubię takich imprez. To, nie wiem czemu, ale ja się zawsze jakoś obco czuję, jak tam latają osoby o 100 kilo ode mnie szczuplejsze i budzą moją zazdrość. To znaczy nie lubisz wybiegu. Pokazów mody. Nie, nie lubię pokazów mody. Kurczę, zawsze jestem zawistny trochę. I siedziałem tak i jeszcze pamiętam, że to była taka impreza, gdzie ja ze swoim szczęściem usiadłem przy dmuchawie, w związku z tym z tej strony wiał mi jakiś halny. To była impreza taka odjechana, bo tam były jakieś efekty laserowe czy coś, więc jeszcze te moje biedne oczy, które też już nie są w najlepszym stanie, były atakowane jakimiś bodźcami. Tu wiało, tu migotało, tam latały wychudzone osoby na scenie i pomyślałem sobie, kurde, ja mam ochotę tu wszystkich zabić. I pomyślałem sobie, to nie jest źle, to kogoś zabijemy. I mniej więcej tak, myślę, że ze 30-40% książki wymyśliłem w czasie tego pokazu. Później odchorowałem, co prawda, bo okazało się, że tak nie zawiało, że miałem chore ucho, ale książka się za to napisała sama. Czyli jednak twoja praca jest jakąś inspiracją do napisania. Zawsze. Do napisania, tak? Zawsze. Bo wszystkie te książki, które mają na przykład wplecione aspekty celebryckie, czyli są tam jakieś piosenkarki, aktorzy, oni zawsze mają swoje odpowiedniki w rzeczywistości, tylko sami o tym nie wiedzą. No to jest wynik mojej frustracji po tylu latach pracy. Pamiętam, że chyba szczyt osiągnęliśmy z moją byłą już przyjaciółką, bo ona przestała już pracować w prasie, ale za to stała się pisarką i napisała książkę o swoich przygodach w Izraelu, czyli z Sylwią Borowską. Wtedy jeszcze pracowaliśmy w gazecie i pamiętam, że to był taki sławetny kasus, że nie mieliśmy newsów. No to trudno w tym showbizie, gdzie każdy pilnuje, żeby nic nie powiedzieć o jakieś newsy. I okazało się, że jedna ze słynnych polskich gwiazd kupiła sobie pieska. I doszliśmy do wniosku, że no dobra, to może napiszemy, że ona sobie kupiła pieska, ale nasza naczelna powiedziała, no ale to chociaż się dowiedzmy, jak ten piesek się nazywa. Zawsze są jakieś takie kosmiczne żądanie ze strony szefostwa. I moja koleżanka, jak to powiedziała, ja po 3 fakultetach, po 20 kilku latach edukacji latałam po Ogrodzie Saskim, żeby dowiedzieć się, jak ta pani woła na tę psinę. Także i to chyba wtedy sięgnęliśmy tak troszkę dna. No ale i taka frustracja tych gwiazd, które każą sobie później na tych layoutach poprawić wszystko. Moje sławetne i chyba najbardziej godne zapamiętania prośby gwiazd to było, proszę mnie wessać, bo czuję, bo jestem na tym zdjęciu jakaś taka napęczniała. No to się trzeba odchudzić, niestety. Wszystko poprawialiśmy. Ja myślę, że jak kiedyś przestanę pracować w gazetach, to ja już zrobiłem wszystkie fakultety z chirurgii plastycznej. Ja już naprawdę gwiazdom poprawiałem wszystko. Nosy, uszy, podbródki, oczy im powiększaliśmy. Wszystko, co tylko się dało. Więc taka frustra wynikająca też i z tego, że jak się pracuje z tymi ludźmi, część z gwiazd, żeby to było jasne, to są naprawdę rewelacyjne osoby. Ale część to jest taka niedorzeczność i takie oczekiwania, że kiedy się z tym obcuje po drugiej stronie, będąc dziennikarzem, to naprawdę człowiek ma czasami ochotę wziąć pistolet i tak równo ustawić niektóre gwiazdy pod ścianą i tak...
spowodować, żeby polski show biznes był troszkę mniej bogaty w osoby, które nie powinny w ogóle się w nim czasami znaleźć. Bo to jest tak, to też jest i to się sprawdza. Im większy talent, im większa osobowość, tym mniejsze gwiazdorstwo. Im mniejszy talent, tym muchy w nosie większe. A są czasami tacy artyści, którzy mają tylko muchy w nosie i nic więcej. Taki gigantyczny. I nie mówimy tu o Animusze. Chciałam zapytać o to, czy traktujesz komedie kryminalne tylko jako rozrywkę? Czy można coś przemycić w tym? Nie. Coś głębszego? Można. Ja zawsze staram się to robić. I to jest tak, że jeżeli ta komedia ma być tylko komedią, czyli zbiorem gagów, to ja bym tego, to ja bym się w ogóle za to nie zabrał. I jako twórca, i jako czytelnik. Bo po to jest gatunek, który zwie się komedią, żeby tam ładować te wszystkie naszpikowane żartami rzeczy. Natomiast komedia kryminalna z założenia to ma być coś, co da czytelnikowi coś więcej, a ja jeszcze mam do tego taką ideę fix, żeby każda z tych książek była dotykała jakiegoś innego problemu. One wszystkie są dookoła show biznesu, ale ja też lubię zmieniać te fragmenty show biznesu, których dotykam. Czyli w jednej książce bohaterkami są pisarki i mamy opisany cały ten świat literacki, który, tak jak mówię, nie wiadomo po co ze sobą konkuruje, ale tam też są takie animozje, takie przepychanki, zwłaszcza wśród pisarek, to ciekawe. Gdzie kucharek pięć tam nie ma co jeść. Dobrze mówię? Sześć. Cymbał. Zawsze to powtarzam. Ja nie mam mózgu, dlatego piszę komedię. Więc dotknąłem środowiska literackiego, niepotrzebnie zresztą, zupełnie, bo ściągnąłem sobie na łeb takie gromy, że starczy na całe życie, także już nie będziemy. Już pisarki mogą odetchnąć, więcej ich nie będę wykorzystywał. Jedna z książek toczyła się w środowisku wokalistów i wokalistek. Trzecia na planie filmowym, czwarta w czasie wyborów mistera. Tak, pytanie dobre, co ja zrobię, jak mi się wszystkie elementy show biznesu wykończą. No jeszcze troszkę zostało, na szczęście. Więc za każdym razem staram się też odrobinę czerpać ze swoich doświadczeń, bo ja w końcu dookoła tego show biznesu pracuję już ponad 20 lat i staram się też ludziom ten show biznes przybliżyć, a przede wszystkim troszkę go od, jakby to ładnie powiedzieć, odczarować. Dlatego, że jak jeżdżę na spotkania gdzieś poza Warszawę, bo w Warszawie jest mnóstwo zblazowanych osób, które na co dzień idą sobie. To tak jak moja koleżanka powiedziała, tak, przyjechałam tutaj, jestem już tydzień i już to na mnie nie robi wrażenia, że spotykam całą obsadę Emmy jak miłość w Złotych Tarasach. Więc, ale jak się jedzie gdzieś do tych mniejszych miasteczek zwłaszcza, to tam ja mam wrażenie, że ludzie uważają, że te wszystkie gwiazdy żyją w rezydencjach, stać się na codziennie z rana na najlepszy szampan i kawior i one właściwie niczym innym się nie żywią, tylko szampanem i kawiorem. I nie chodzą do toalety. Tak. Nie, absolutnie. Nie obierają ziemniaków. Tak. Nie. Aczkolwiek powiem ci, że ja też nie potrafię sobie wyobrazić Justyny Steszkowskiej obierającej ziemniaki. Mimo, że jestem w show biznesie od 20 lat. Pozdrawiamy panią Justynę. To też jest sztuka, żeby tak stworzyć swój imidż, żeby sobie człowiek nie mógł wyobrazić Justyny Steszkowskiej obierającej ziemniaki. Plus dla niej. Bo już na przykład Edytę Górniak potrafię sobie wyobrazić przy takich normalnych, zwykłych czynnościach. No dobra, nieważne. Bardziej swojskość tutaj wchodzi w rachubę. Teraz napiszę kryminał, w którym one obie będą obierały ziemniaki. O. Jak nic. Tak czy tak, już myślę o kolejnej książce. Tak czy tak, wracając do tego, o czym mówimy, to staram się troszkę pokazać ludziom, że ten show biznes to jest też taki zbiór ludzi, tych ludzi, którzy działają w tym show biznesie, ludzi, którzy mają swoje wady, którzy niekoniecznie mają dobre charaktery, którzy też potrafią robić rzeczy uznawane za naganne moralnie i są to tacy ludzie jak cała reszta. Tyle, że po prostu mają bardziej znane twarze. W dzisiejszym odcinku polecamy Wam fajne polskie komedie kryminalne i zaczynamy od książki naszego dzisiejszego gościa, Alka Rogozińskiego. Śmierć w blasku fleszy to przezabawna opowieść o Miśce i Mario, którzy wspólnie prowadzą firmę organizującą różnego rodzaju eventy. Kiedy otrzymują zlecenie od najsłynniejszych polskich projektantów mody, wiedzą, że to jest ich szansa na to, żeby zabłysnąć na rynku. Niestety wszystko z tym zleceniem od początku idzie nie tak, jak powinno, a kiedy w finale pokazu, na oczach wszystkich, zamordowana zostaje słynna modelka, Miśka i Mario sądzą, że to już jest ich koniec w polskim show biznesie.
Na szczęście z odsieczą, z pomocą przybywa do nich mama Miśki, która niczym panna Marple postanawia rozwiązać tę zagadkę kryminalną. Rodzi to oczywiście mnóstwo przezabawnych sytuacji, ale u Alka Rogozińskiego poza dużą dawką humoru znajdziecie także ciekawe obserwacje na temat mediów, które zajmują się polskim showbiznesem. I jeżeli tak wygląda praca początkujących dziennikarzy w tej branży, to ja im bardzo serdecznie współczuję. Poza tym Śmierć w blasku fleszy to jest satyra na polską branżę modową, na układy i układziki tam panujące, na konflikty między modelkami i modelami, którzy muszą nieustannie walczyć o utrzymanie pozycji w tej branży. Jest to oczywiście literatura rozrywkowa, bardzo lekko napisana, ale Alkowi Rogozińskiemu udało się przemycić do tej książki kilka głębszych refleksji. Przede wszystkim na temat sławy i tego, co ludzie są w stanie zrobić, żeby uzyskać rozgłos. Polecamy Wam także urzędnika Sławka Michorzewskiego. Każdy z nas zetknął się lub zetknie się z takim typem. Zimny, wyrachowany urzędnik skarbowy, który uwielbia innym utrudniać lub nawet niszczyć życie. Taki jest właśnie Marian Sopel, główny bohater tej powieści. Ale spokojnie, karma wraca i przy najbliższej kontroli również naszemu bohaterowi mocno skomplikuje się życie. Szalone tempo akcji, wiele przekomicznych, absurdalnych sytuacji i galeria z wariowanych postaci. W urzędniku jest wszystko to, co powinno się znaleźć w dobrej komedii kryminalnej. Morderstwo w hotelu Katowic Marty Matyszczak to piąty już tom perypetii detektywa Szymona Solańskiego, który tym razem wraz z dziennikarką Różą Kwiatkowską i psem Guciem będzie prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa gwiazdy muzyki pop DJ Didi. W tym tomie główni bohaterowie będą się musieli zmierzyć również z własnymi problemami. Dodatkowym smaczkiem całej serii są przezabawne komentarze psa Gucia, który pomaga detektywowi Solańskiemu prowadzić śledztwo, ale także próbuje bardzo zrozumieć często absurdalne według niego i nieracjonalne ludzkie zachowania. W najnowszej książce Olgi Rudnickiej trupa nie ma, a właściwie był, tylko sobie poszedł. Nie znaczy to jednak, że nie będzie śledztwa. Rodzeństwo Piotr i Maria od dzieciństwa byli uczeni przez swojego ojca, że za darmo umarło, więc kiedy otrzymują od niego duże wsparcie finansowe umożliwiające spełnienie zawodowych marzeń, zaczynają podejrzewać, że coś tu jest nie tak i wynajmują prywatnego detektywa. Czy ojciec rzeczywiście ma złe zamiary i co się kryje za tym niespodziewanym prezentem. Jak zwykle u Olgi Rudnickiej spodziewajcie się świetnej komedii omyłek i przezabawnych dialogów. Na koniec proponujemy Wam koniec scenarzystów Wojciecha Nerkowskiego, czyli finał trylogii o Sylwii i Kubie, dwójce scenarzystów, którzy nareszcie otrzymali szansę zaistnienia w Hollywood. Mają napisać scenariusz do filmu na podstawie przeżyć z poprzedniej części, no ale zamiast zabrać się do pracy, wplątują się w kolejną intrygę kryminalną. W książce tej znajdziecie poza dużą dawką humoru, również fajnie skonstruowaną intrygę kryminalną oraz ciekawe obserwacje na temat przemysłu filmowego, a autor wie o czym pisze, ponieważ sam jest filmowym i telewizyjnym scenarzystą. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić przy polecanych przez nas książkach. Jeżeli znacie jeszcze jakieś komedie kryminalne godne polecenia, to dajcie nam o tym znać w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia za tydzień.